Cześć ptakolubę, zobaczcie, dzisiaj mam takiego gościa u sąsiadów na soście. Mówię, co tak ładnie okorowuje sosnę, która uschła. A to taki, zobaczcie, jaki piękny, czarny. Z takiego bliska, oprócz w zoo, nigdy nie widziałem dzięcioła czarnego. Największy dzięcioł, jaki jest w Polsce. Ale zobaczcie, jak on fajnie to drzewo tak oskubał. Dużo pracy wykona. Mówi, na takiej wysokości. A to piękna, dorodna sosna. Oj, coś znalazł. I jej się uschło. Zobaczcie, jaka wielka. Mówię, do sąsiada muszę zadzwonić, bo to jego działka, żeby może sobie wykorzystał ją jakoś. Ale mówię, ptaki przylatują, jedzą, tak to zetnie i nie będzie możliwości obserwacji, także wybacz, sąsiad. Ale jest fajne. Zielonego też widziałem tutaj, też był. Niezły okaz. Pracowity. Dobra, schował się. No, w karmniczku niezmiennie wiewiórek sobie lata. Sosnóweczka. Ale też pokazuje się od czasu do czasu, wiecie co? Rogulec, tylko pióra zostały po ataku. No ale jak to w przyrodzie, jedni jedzą słonecznik, kukurydzę, a drudzy inne zwierzęta. Ta już zakopała, leci. Zobacz, ta sosnóweczka to się nie boi prawie wcale. Dzisiaj zrobię dezynsekcję, deratyzację karmnika. Myślałem, że wiewiór przyleci tutaj, ale nie. Zobaczcie, jak ładnie to skuba. Po kawałeczku. Kawał drewna. Kawał drzewa, przepraszam, drewno.